Wesela z nikim nie tańczyłem. Dlaczego? Bo drużbie, co ze mną tańczył, Wiktor odgryzł ucho. Dostał rok zawieszenia. Ale nie dlatego, że odgryzł, tylko dlatego, że nie chciał oddać. Zawsze był uparty. Piękny był i silny jak torador. Ptaszki rzeźbił. Czasami aż do rana. Czego ten desantowiec chce? Panie Basiu! Ile pani chce za tego czternastaka? To nie na sprzedaż. A za zielone? Moi gości by to zainteresowało. To Wiktora trofeum. Mhm.
Pep mnie boli po tym wczorajszym bankiecie. Zdaje się, że się z panią dzisiaj nie dogadam. Aha, pani Basiu, przyjdzie pani pomóc posprzątać? Przyjdę. Tak jak żmija ukąsi, to sama zdycha. Dobrze, że Wiktorowi odebrano broń. Kiedyś powiedział, że gdyby miał z czego, to by go trachnął. Dziękuję. Pochwala. A za parę dni różańcowy zapraszam. Czekaj, robimy rzutę? Nie piję. Dobry muchę siedzio. Teraz kic sprzedaję. Zapomniał pan o nas, panie Szałaj. Obiecał pan zrobić dobry uczynek. Tyle ludzi na pana czeka. Co ja mogę? Nie ma lepszego specjalisty niż pan. Cały dom opieki jest zaszczurzony. Przegranym zostały tylko szczury. Trzeba walczyć do końca. Człowiek jest tylko człowiekiem. I to z trudnością. Ale wygrywa tylko ten, który uzna za możliwe to, co dzisiaj dla innych jest niemożliwe. To jak? Zrobi pan dobry uczynek? Broń mnie dawno zabrali. Waśka! Baśka! O, tylko ty mnie widzę. No, czego ty taki delikatny? Żeby ty jeszcze brymuchę lubił. To nam by inni ludzie nie byli potrzebni. Panie Basieńko, może pomóc? Wiktor! Co to jest? Czyje to? Carska gomalci? Doktora Wawrzyniaka. Ulena wrzasowisko przywiózł. To ja tam w pudle wyję z bólu za tobą, a ty mi chłopów do domu sprowadzasz? Maciek. Na kolację.
Tylko tego się przy tobie dorobiłam. Baśka, no co? O, cerska mać! Wiktor! Przylot senatora za 2 tygodnie. Na lotnisku konferencja prasowa. Tego samego dnia helikopter zawiezie go do leśniczówki Kosy. Negocjacje potem. Chcę upolować Zielenia. Damy mu byka z rogami. Byle tylko podpisał umowę. Dyplomacja polega na tym, żeby przeciwnik pierwszy strzelił byka. Postawił warunek, żeby na rykowisko prowadził go Wiktor Szałaj. Co łączy wielkiego bankiera z jakimś naganiaczem? Dyrektor Siekierko może zapewnić nawet żubra. Po pierwsze ma być byk, a po drugie żaden Siekierko. Prowadzi polowanie Wiktor Szałaj. Szałaj? A kto to jest? Właśnie, ja chciałbym wiedzieć. Wróżka przy telefonie. Cześć, Stasiu. Rozmowa będzie krótka. Sprawdź, co się dzieje z niejakim Wiktorem Szałajem. A kto to jest? Wiem, kim był. W latach 60. leśniczym w Kosach. Masz mi go wykopać spod ziemi. Ale może on żyje. Mam nadzieję. Zajmę się tą sprawą. Pani Danusiu, proszę natychmiast wysłać teleks do naczelnika Grybowa. Co się dzieje z niejakim Szałajem? Tak, panie wojewodo. Sierżant Malec. Cześć, Rozbicki. Co mi możecie powiedzieć o niejakim Szałaju? Ogólnie? No na razie ogólnie. Ogólnie to element. Dywersję szerzy. Ideologiczną? Raczej ekonomiczną. Wimber rozprowadza. A, znaczy się inicjatywa prywatna. Dobra, skrobnijcie o nim informacje do Ministerstwa. Sprawiedliwości? Nie, spraw zagranicznych. No, to on już tym razem musiał nieźle rozrabiać. Ile? 3. Szałaja wypuścili. Co? Szałaja wypuścili. Muszę zostawić. Może mi dać znać. Trudno. Kto pozwolił moją kurę płoszyć? A tobie kto pozwolił na strzębia zasadzki robić? To szkodnik, kuraki porywa. Pod ochroną jest. Broń masz, a prawa myśliwskiego nie znasz. Widzisz, jakich czasów my zaczekali? Wrokowcy
prawa nauczają. Kosynier. Czarska główka. Po co ci na broń? Żeby go dobić, jak się nadzieje. A stamtąd go ściągnij, mądralo. Nie te oczy. Tak? Daj, spróbuję. No, a mówił pan, że jest pod ochroną. Jaśko, raz, dwa. Szybki jesteś, Jaśku. Ła, cukrówka. Doskurzyło życie w pudle, panie leśniczy. Jaśku, w pudle, jak w życiu. Jest jak jest. Samajza. Ła, dobre. Resztka. Desantowiec naloty robi. Beczki dziurawi. Z czego będziemy żyli, panie leśniczy? Jaśku. Ty jesteś ostatni, który mi mówi, panie leśniczy. Ustrój się może zmienić, młoda i pogoda, a świnia zawsze będzie świnia. A pan leśniczy? Dla nas obu las jak dom. A kto zna zwierzęta, ten zna i człowieka, bo zwierz był przed ludźmi. Pocieszenia wy u mnie nie znajdziesz. Dosyć ty siedział za wódkę. Tatku, ja za desantowca siedział. Odpatrzę jego. Znaczy się, dyrektor Siekierko nakazał tobie brymuchę pędzić. Dlatego chwalić Boga u nas jeszcze nie zmuszają. Bruchy, sokole. A przepipczysz życie. A masz jeszcze jedną ważną sprawę do załatwienia. Pochować mnie tam, gdzie matka. Na razie tato jeszcze żyje. Moja. Chwalić Boga. Moją sprawą będzie umrzeć o swojej porze, a twoją sprawą pochować mnie tam, gdzie ona. A przecież cmentarz za drutami został. A ja tam chcę doczekać sądu ostatecznego. Tak, prędzej by się sąd nad ludźmi musiał stać. Przede wszystkim nad tym desantowcem w Carska Gomaci. Rozmarzał się. Aż nie ma sposobu, żeby on to wszystko odpokutował. Musiałby 200 lat żyć. Żeby te swoje machlarstwo odsiedzieć. I tato chce, żebym ja trzeźwy po tym świecie chodził. To przecież niemożliwe. Tatko, czy to jest jabłnik, żeby na smyczy tatko chodził? Ale też on już na odstrzał przeznaczony. Przecież to jest jeden z ostatnich, no. Desantowiec wytłukł wszystko, co ma rogi. Ja tego nie wytrzymam.
w mordę, idę mu dać. Czawaj, kto strzelał? Widać, chłopy kalichlorkiem dziki włożyli. Tyle ich jest, jak pchał na budzie. Czawaj, zdaje się, że was wyrzucę. Wy się do polityki łowieckiej nie wtrącajcie. Słyszycie mnie? Halo, Czawaj! A co jest tak ten... Cholera jego wie, jak on gada na odległość. To może i widzi. Może i widzi. Ła! Jaśko, idź. Jaśko, rozmawiamy sobie. No, gdyby on wiedział, że ja tu przy szkiełku z klusownikiem siedzę, to by mnie raz dwa przepędził. Desantowiec tego nie może zrobić. Jasieńku, on wszystko może. Raz przed wojną prowadził ja na rządowe polowanie Geringa. Poszli mi na żelazne łąki. Dzik padł, grubszy od niego. Gering na nim nogę stawia i mnie każe stanąć obok niego. No, ja stanął. A po wojnie mnie zdjęli. Za co? Za współpracę z faszyzmem. I od tej pory ja nigdy nie fotografuję się na rządowych polowaniach. I tobie, Wiktor, też radzę. Desantowiec, sukin syn. Choroba. Przed każdym polowaniem moczę nogi, bo któż to może wiedzieć? Czy za postrzałkiem jakimś nie trzeba iść i dwie mile? Bzdura. Po pierwsze, to ja go poprowadzę z szperaczem, a dwa, to gdzie on pójdzie, jak wszędzie jest ogrodzony, co? Mieliście? Tak jest. Gentleman zawsze powinien być ogolony i czuć odpijany. Jak powiedział generał Wyniowy. Teraz mamy lepsze klasowe wzory. Czawaj, kto tu strzelał? A skąd ja mogę wiedzieć? Pewnie chłopy dziki ploszą. Jak dyrektor zostawi wrota rozwarte, to one wlażą w kartofrisko i spustoszenie sieją, że aż strach. To ma być raj dla zwierzyny. Trzeba ich wszystkich stąd wysiudać. A widział pan dyrektor raj, co na 3 metry drutem jest ogrodzony? Bo raj, panie Szałaj, nie może być dla wszystkich. Zgadza się pan ze mną? Niekoniecznie. No i nie musi pan. I na tym właśnie polega demokracja. Tak, tak. Zamknij. Panie Szałaj. I po co pan trzyma taki zabytek? Ja się o nią prosił. W 39 dojechał tu nią pewien hrabia. Od niego my się dowiedzieli, że od tygodnia wojna z Niemcami. Koło się złamało, no i została. Tak. Panie Szałaj, a nie chciałby pan jej
Odsprzedać? Na co dyrektorowi taki zabytek? No jak to na co? Odszykowałbym ją. Woziłbym gości od helikoptera do leśniczówki. To byłby ekstra numer. Socjalistyczna kareta za dywizy. Fantazja, panie Szałaj, tak? W okresie dobrobytu za fantazję jednostek płacą wszyscy. No. Skusowałby go człowiek. Uczciwie, z podejścia. Jasieńku, pomyśleć, że to ja ciebie kiedyś pakował do pudła za kusowanie. Jeszcze wrócę takie czasy, panie leśniczy. Nie rozmarzę się, Jaśku. Nie zabili byka, to inwestantowie stare żubry. Co? Wypuszczę na wolność. W ruchu, sokole, bo to wiadomo, po której stronie drutów jest wolność. Trzy rzeczy dla mnie święte. Las, sprawiedliwość i żona. Zajmij się lepiej tą trzecią, ani ona przejdzie na rzecz państwa. A co państwo ma do niej? Etat ma. Z czegoś musimy żyć. Mnie zwolnili. Tak, w ruchu, sokole. Pójdzie Basia do leśniczówki za kucharkę. Ało! Była tam kiedyś leśniczyną. I ty też byłeś kimś i zszedłeś na szczury. Po moim trupie w carska... Moja Baśka. Zakucham. No przyszedł czas odejść. Jemu podziękujcie. A broń musicie oddać. Tak. No to ustalamy ostateczną wersję. Element niestabilny, eks-leśniczy, karany za pędzenie bimru. Trzeba dodać, że on jest ekspert. Ekspert od czego? Szczurołap. Teraz stawia się na ekspertów. A on ma jakiś taki niezawodny chwyt na szczury. Może przez to o niego MSZ pyta. Ale co mają sprawy zagraniczne wspólnego ze szczurami? Szczury opanowują świat. W samym Paryżu jest 5 razy tyle szczurów, co Francuzów. Może my mamy im dać radę? Francuzom? Najsamprzód szczuro. A. Gruszka przy telefonie. W sprawie Szałaja. Opinia jest jednoznaczna. Alkoholik. Degenerat. W porządku, dziękuję. No, w tej sytuacji chyba sami rozumiecie, że nie mogę dać mu takiego odpowiedzialnego zadania. Gdybyśmy rezygnowali z alkoholików, to kto u nas miałby szansę? Tylu mamy... To ten kapusta musiał sobie wybrać akurat degenerata. Człowiek, którego podpis waży więcej niż tona złota. I takiemu odmówić. Jakiegoś tam bimbrownika. To byłaby jeszcze normalka. A to oprócz tego, szczurołap. Ładnych sobie wybrał przyjaciół. Senator Kaposta. Połącz mnie z nadleśnictwem. Jak mogę przyjąć do służby kogoś takiego? To sprawa wagi państwowej.
Za 5 dni ma być na stanowisku. Dobrze. Gotowe? Gotowe, możesz strzelać! Rozmowa będzie krótka. Znaleźć Szałaja, postawić do dyspozycji. Będzie proces. Jaki proces? On ma być czysty, ogolony, odżywiony i bez plamki na opinii. Sprawdzić, czy ma jakieś odznaczenia. No, a jak nie ma? To znaczy, żeście nie dostrzegli wartościowego człowieka. Tak, tak jest. I sprawdzić, jakie ma odznaczenia. Co to może znaczyć? Pewnie chcą załatwić tego, co mu dał. O. Jest. Dostał order 10 lat temu, nie odebrał. Mówiłem, oporny. Dostanie, co mu się należy. Znajdziecie go, malec. Ale jak go znaleźć, kiedy on się nie ukrywał? Jakby się ukrywał, to byśmy go znaleźli. Raz, dwa, ale tak. Wiecie, kto nas z tego będzie rozliczał. No, gdzie jest mąż? A kto tam znów na niego nakablował? Niech mu pani powie, że ma się stawić w urzędzie gminnym. Wojewoda przyjedzie, żeby się z nim zobaczyć. No i doigrał się. Teraz bez adwokata się nie obejdzie. Nie wie pan dyrektor, gdzie go szukać? Ja? Panie Józiu, najważniejsze, że mamy na niego haka. No, teraz on się już z tego nie wykręci. No i bardzo dobrze. No co? Chodźcie no tutaj. Chodźcie no tutaj. Czego pan ode mnie chce? Gadajcie, gdzie jest Szałaj? A co wy znów od niego chcecie? Ma się stawić w urzędzie. Janie Judasz. Ja pana leśniczego nigdy nie zdradzę. A czym on płaci za taką wierność, co? Pan leśniczy mnie do wiary nawrócił. Jak ja mam chcieć jego krzywdy, jak pan leśniczy mnie kłusownictwa oduczył? Złapał mnie z obrzynem, jak ten żelazny krzyż na wojennym cmentarzu. Bój się Boga, Jasiu, mówi. Co ty robisz? A ja na to. A co mam się bać, jak Boga nie ma? Mogę strzelić w ten krzyż i nic nie będzie. A co Szałaj na to? Bóg by cię pokarał. A ja się zaśmiałem i strzeliłem. To wszystko? Mało? Rykoszet poszedł. Odtąd ja dla pana leśniczego wszystko zrobię. Bo mnie do wiary przekonał. Zawsze mówię, że w spokojnej dyskusji można wiele rzeczy wyjaśnić. Chcesz pomóc Szałajowi? Wiesz, co go czeka? Kolegium! Odznaczenie. Matko Boska.
Tak. Nie strzelać! Poddaję się! Czego ode mnie chcecie? Dla twojego dobra! Władza chce ci pójść na rękę. Odznaczyć cię chcą. Znowu? A jakim paragrafem? Po co? U nas do dekoracji w obrączkach się nie chodzi. Jest, jest. Dawajcie. Dawajcie, dawajcie. To wszystko jego? Nie, część ze starych zapasów. Prosimy. Swoje odsiedziałem, postoję. Co to za rozmowa na stojąco? A o czym tu gadać? Do niczego się nie przyznaję. Tu chodzi o to, coście zrobili przedtem. Ja nic nie zrobiłem. Po prostu nie zdążyłem. Dopiero sobie wyszedłem. Mam zaszczyt wręczyć wam odznaczenie, które czeka już na was od 10 lat. To chyba za to, że premiera w Francji wystawiłem na odejca. Trafił go w zawias. Złoty Krzyż Zasługi. Nie, to pomyłka. Za medalowego rogacza dawali złoto, a za kabana brązowy. Wezmę. Ale... pod warunkiem, że po tym, co mnie 10 lat temu z pracy wyrzucił, śladu tu nie będzie. Cóż to za dureń? Desantowiec. Dyrektor Siekierko. Carska jego mać. Łączyć mnie z dyrektorem Szebesto natychmiast. Panie wojewodo, ja myślę, że lepiej przez żonę. 3 lata temu mąż złożył podanie o eternit. To się w ogóle nie nadaje. Oczywiście. Na obiekt mieszkalny. Jak nas wyrzucili z leśniczówki, to przyszliśmy mieszkać na siedlisko teścia. Ej. Poprowadzi pan wielkie polowanie. Przyjeżdża senator Mikaj Kapusta. Przecież to degradacja. Z rowerem na szczury? To dobry uczynek. Szczury już nawet na telewizję przechodziły. No i co mi tu, ksiądz? Dostaniecie etat, mundur i broń. To chyba po to, żebym... to sam bawca trachnął. Kogo? Pana dyrektora Siekierko. Za co? Spychacz mu chałupy rozwalił. O święcim spuszczu zrobił to mało. Za dolary wszystkie rogacze powystrzelał. Czperaczem oślepał, z helikoptera strzelał. To mało? Łanie teraz jak wdowy po polach chodzą. Dziki na chłopskie pola wypędzał, żeby nas dalej przegnać i królestwo swoje poszerzyć. To mało? Saunę pobudował. Postęp demoralizacji osiągnął taki, że dziewczyny zaraz po kościele lecą do tej sauny. To jeszcze mało? To mnie pytać mnie za co? No, niech go moja ręka dosięgnie, jak będę miała jakie ostre narzędzie, tylko... pochwalony! A za jakie dyrektor Siekierko bierze od dewizowców 1000 zielonych? O, przydała mi się pralka automatyczna. Prądu nie ma. Nie dają założyć, że to niby wszystko tymczasowe, bo chcą nas stąd wysiudać. Będzie prąd, będzie pralka. Przydałaby się też lodóweczka. Skąd wziąć przydział? Wszystko będzie. Tylko chodzi o to, żeby pani przekonała męża, żeby poprowadził jednego na polowanie. O. Ciekawość usłyszeć, kogo diabli niosą. Deep. Gość rządowy z Ameryki. Senator był to waszym gościem 10 lat temu. Mikaj Kapusta. Wtedy jeszcze nie był senatorem. Będzie pralka, lodóweczka,
żelazko elektryczne, to co, przekona pani męża? Tak, poznaję. I co, załatwione z tym szałajem? No, on żąda wyrzucenia dyrektora Siekierki. Widocznie wie, co robi. No ale jak go zdjąć? Te ludzie pomyślą, że się ustrój zmienia. Znaleźć pretekst. Przecież to szuja. Pozwól, ja muszę z tobą szczerze porozmawiać. Tadziu, szczerze to ludzie rozmawiają jak są na golasa. Służbowo jestem. No dobra, idę. Pan dyrektor zawsze taki gościnny? A co pan pyta, jakby pan u nas pierwszy raz? Słuchajcie, no obywatelko. Ach, chłopi, to jak u was tam? Nie skarżą się na dziki? Pan Siekierko, to ma sposoby, żeby stąd ludzi wygryźć. Tadziu, bo jak raj, to raj. No tak? Ludzie mają być w strachu, a zwierzyna ma się nie bać, żeby sama wychodziła na strzał. A jak to ślepy, to mu się jelenia na sznurku podprowadza. Ty wiesz, że z tym podprowadzaniem to nigdy nie było problemu? Raz jeden taki cudzoziemiec? Nie. A co obywatelka sądzi o szałaju na przykład? Ach, to zacofaniec. Ty wiesz co? Ty wiesz, co ten cymbał na mnie nadaje? Że ja jestem na usługach reżimu, no. Przepraszam, czyż by to ciebie obrażało? No a ciebie by nie obrażało? Gdzie idziesz? Tadziu, zabawa dopiero się zaczyna. No. Dla ciebie? Co jest, co jest? Skończyła się. Zdejmuję cię ze stanowiska. Dlaczego? Co? Tadziu. Panie dyrektorze, do której mamy grać? Władek! Grać! Zgódź się. A tobie tak zależy? Jeżeli takiego jest z Ameryki, on ciebie wybrał? On mnie wisi jak kilo kitu na grawce. Będziemy mieli pralkę i lodówkę. Poprowadzisz go na rykowisko. Dobrze, ale pod warunkiem, że tego desantowca sukinsyna tu nie będzie. Tylko o nim myślisz. Co życie chciałeś go ugryźć? Zostaw go. Tak ci na nim zależy? Po co z niego chcesz śmiertelnego wroga sobie zrobić? Zostaw go, no się zajmij. Chcesz go zatrzymać przy sobie? A może ty się z nim gdzieś, co? Mąż siedzi w pudle, a żona się łachmani, rany boskie. Zabiję! Zabiję! Co ty, Wiktor, oszalałeś? Ubieraj się! Ubieraj się! Ubieraj się teraz! Już! Co ty chcesz zrobić? Koniec! Raz trzeba z tym wreszcie skończyć!
Klęknij. Co ty chcesz zrobić? Klęknij! Klęknij mi tutaj! Raz wreszcie chcę znać prawdę. No, bo jeżeli jest tak, jak myślę, to jego trachnę i siebie. Tu w tym kościele my brali ślub. Tu mi przysięgnij. Spałaś z desantowcem? Desantowcem nie przysięga. A w ogóle... Tylko raz. Kiedy? 10 lat temu. Z kim? To był... Miki. Który? I jaki Miki? Kaposta. Carska! Byłaś! Gdzie ona? Skąd nie wiedzieć? Jakby tato ją ukrył, to boję trachnę. Baśka mi zdradziła, tato jej pomógł. Od głupszy od kozy, ja jeszcze nikogo do zdrady nie namawiał. Nie namawiał? A kto Baśce kazał te stawiać bańki temu Amerykańcowi, co tu był 10 lat temu? Taś jak grypę złapał, jak mu nie pomóc? Co jak co, ale bańki to ona umie dobrze. Bańki! Przekonywał ojciec, że gościowi niczego nie wolno odmówić. I w taką mnie ojciec kawałek wpędził, że szlak nie trafił. A zatańczył ty z nią choć raz jeden po weselu? A listy do niej chociaż jeden napisał? Osłyszała od ciebie, że ma cudną sukienkę nigdy. Ona miała 20 lat, a on jej stale powtarzał, że jak wróci do Polski, to będzie ją widział. Otóż ja go... Carska mać patriotyzmu, to go cholera! Że tylko w pysk plasnąć. Jak po kimś takim, jak ten Amerykaniec, co po wódce zęby mył. Ona przez tyle lat wierną została. Znaczy się, że ty dla niej najważniejszy. Pum! Wiedziałem, że pan się da żonie przekonać. Cieszę się, że pan wraca do służby po 10 latach. Ale 10 lat temu broń mi zabrali. Z leśniczówki przepędzili. Munduru nie mam. Kochany, na tym polega sprawiedliwość historii. Że błędy i wypaczenia powtarzają się. Ale nie wobec tych samych ludzi. No to co, dogadaliśmy się? Ale jeden warunek. Spełniony, desantowiec zdjęty. A no to jeszcze trzeba płot rozwalić, ludzi, żeby wrócili na dawne siedliska i tę saunę rozwalić. No nie, kochani, na to wszystko nie było uchwały. Ale na wszystko jest sposób. I doigrał się. Wysiedlają go. Tak by i wysiedlali, to by stary nie grał. Na pogrzebach też grają. Tego pierwszego wysiedlają. A potem na nas kolej. No. Jak? Jak 10 lat temu. Ty też jesteś taka jak 10 lat temu. Wcale nie przytyłaś. Skąd wiesz? Bo ta sukienka jest sprzed 10 lat. Dalej.
to też mi zabrać, żeby mi po tym łobuzie desantowcu śladu nie było. Ale panie leśniczy, przecie kapusta będzie chciał drinka, nie? Czym go pan poczęstuje? No, o, daj mi to. Pewnie kogoś trachnął. Ciągle to obiecywał. Pierwszy raz od 10 lat dotrzymał słowa. Yes, I have been in Poland. Tak, byłem w Polsce. Last time, exactly 10 years ostatnio ago. Ostatnio 10 lat temu. I know this country. Znam kraj. Alkohol system, and system i ludzi. Two of those are really dwie z tych rzeczy perfect. Są wspaniałe. Fantastic. Greetings, people of Poland. Niezły, co? Kiedy pan się przyzna? Co mu pan takiego powiedział, że on to do dziś pamięta? Gówno. Przyjechałem właśnie z Waszyngtonu. Jutro spotkam się z ministrem spraw zagranicznych na dyskusji o stosunkach ekonomicznych. Rzeczywiście. Wiem, że będzie to owocna rozmowa. Znak się amnestia była! Spodziewam się nowego etapu w rozwoju naszych stosunków handlowych. To ja już nic nie rozumiem. Tu mi ambonę postawisz. Mało ich desantowiec zastawiał. Tym razem mnie ona potrzebna. Ma być gotowa na jutro. Wysoka na 10 metrów. Cała zabudowana, tak żeby stojącego chłopa, on jest wysoki, tyle było widać od dotąd. Rozumiesz? Przeprowadziłem bydlaka. Przy kiosku z gazetami w mieście stał i te gazety szar, jak siano. A kioskarka tylko wykładała stare gazety, te co nie poszły. I mówi, że pana obciąży. Po raz pierwszy nie będzie miała zwrotów. Sierpiński, a jak on stamtąd wylazł? Desantowiec wygnął, żeby pana stąd wylali za niedobór. Panie leśniczy, nie mógłby się pan stawić u naczelnika o eternit dla mnie? Kochany, co ja mogę? Bo jak ma pan dał radę, to pan może nawet i zamrażarkę załatwić. Co ja mówię? Pan to mógłby nawet i pół tony wapna. Nie rozmarzaj się, człowieku. Musimy pamiętać o polskiej gościnności, ale nie popadać w przesadę. Jeżeli poczęstuję papierosem czy cygarem, należy powiedzieć thank you od szczebla centralnego do leśniczego. Od gajowego do nagonki mówimy Bóg zapłać. Teraz ceremonia powitania. Witam się, hello. Nie należy stosować niedźwiedzia, a tym bardziej dubeltowego niedźwiedzia. Może się przestraszyć. Ta, my tu niedźwiedzi nie trzymamy, są żubry. To no, przenośnia. Teraz zademonstruję, czego nie należy robić. Zrozumiano? Panie hrabio, wiedziałem, że pan wróci. Teraz mogę już spokojnie umrzeć. Niepotrzebnie pan wyskoczył z tym hrabią. Przejąłem po ojcu tylko ten sygnet. Czekałem na pana hrabiego. Desantowiec chciał ją ode mnie wycyganić. Nie dałem. Cudze to nie moje. No i co z tym zrobić? A w dyplomacji nie przyda się? A Stangret by się znalazł? Może by się i znalazł.
porządku. Proszę pani, umawiamy się, że każdą potrawę najpierw pani daje mnie do spróbowania. Ale proszę pana, ja jeszcze nigdy nic nie przesoliłam. Wierzę, ale lepiej, żebym to ja się otruł niż senator. Nie no, pan myśli, że ja bym chciała otruć senatora? Ja nic nie myślę. Ja mam apetyt. To wszystko. Zrozumieliśmy się? Coś niedobrze, panie leśnicy. Ciepło. Byki nie będą ryczeć. A co mają ryczeć? Jak desantowiec wszystko wystrzelał. Jest jeden. Organista. Ale trzeba by go przywabić. O, ustaw tam trzecią. Sukienka dla pani. Na pierwszy wieczór. To będzie ważne dla negocjacji. Pamięta pani, jakie senator miał słabości? Słabości? Nie przypominam sobie żadnych słabości. Senatora. Czy on to, aby wszystko przytrzymał? Ty się, aby z nim nie fotografuj na wszelki wypadek. How are you, Vic? Splendid. A jak podróż? Ah, thank you, good.
Ja tu jadę jak do domu. A jak twoje żona? Zobaczysz, Michał. Mam prezent tu dla ciebie. O. Naktowizor. Może strzelaj pan tu. Chodź, Michał. Jeszcze nie jechałem takiego. Barbara. Wonderful. Oh boy. Turczu jak domu. What a place. Co on tu przeżył, że tak go tu ciągnie? Niech go pan spyta. Co pan takiego powiedział? Powiedziałem to, co wiem. A wiem trochę o lesie. No to wypijmy za jutrzejsze rogi. No to wypijmy, Wyk. Tomorrow wypróbujesz moje oko. A co to ostatnio uszczelił? Z 200 szczurów. Już ci mówiłam. On mnie wtedy uczył tańczyć rock'n'rolla. Bańki mu pomogły. Ja już nigdy nikomu więcej baniek nie stawiałam. Nie będę. Nigdy? A gdybym dostał grypę? Tylko tobie. O czym myślisz? Życie jest jak polowanie. Jest myśliwy, jest nagonka i jest ofiara. Jaka ofiara? Co ty mówisz? Dopóki polowanie się nie skończy, nigdy nie wiesz, czy to ty polujesz, czy na ciebie polują. Ało. Śpi. Przed świtem trzeba wstać.
jak wtedy jesteśmy same. Organista. Koncert. Fantastyka. Zgubiliśmy ich. Ty potrafisz. To chybaś tu. Pamiętaj, jak ty mi pokazał. Never forget. Wyk? To chyba było tu. Yes, sure. Tu my znasz ten... Jak po polsku to szkielet, przecież to była sarna. A na nim były te... Szpony ogromnego puchacza. Sarna broniła się i szła pod gałęzie, a żeby go zgubić. A on nie chciał jej puścić. Pamiętasz, co ty mi wtedy powiedział? Że prawem ofiary jest bronić się. A głupotą kata... Nie zwolnić uchwytu, bo wtedy ginie razem z ofiarą. To mi się bardzo przydało. Do polityka, do finance business. To mi bardzo pomogło. Może będziesz mi się mógł odwdzięczyć. Okej. Chodź. Aha. Go mać, ale mnie tartko wystawił. Boch ty mój, toż ja tobie chciał przywabić organistę. Organistę, a jakby on tak trafił, to co wtedy? Za byka 500 zielonych się należy, to za emeryta choć połowę. Cicho. Tatko, niech tatko teraz hałasuje jak dwunastak. Tatko tam, a my tam. Dlaczego masz takie wielkie oczy? Nie mogę się nawet załatwić we własnym lesie. No i co? To ja czuję jak u siebie doma. No! A na co ty chcesz polować? Na ciebie, carska twoja mać! Tylem czasu czekał! Stać! Ani kroku dalej! Senator Kapusta zginie! Jeżeli ktoś podejdzie bliżej niż 50 metrów! Trudno, Michał. Okej, w porządku. Puść mnie, puść mnie! Puść mnie, to moja wina, to wszystko przeze mnie! Pani wina? Tak!
A co takiego pani zrobiła? Zdradziłam męża z nim! Byłem obok senatora całą noc. To niemożliwe. Ale to nie teraz! To było 10 lat temu! Bandyci i politycy zawsze wpadali przez kochanki. Jeżeli nie spełnicie moich warunków, trachnę najpierw senatora, potem siebie! Jakie warunki? Zburzyć płot i saunę! Można by go zdjąć. Można. Trafić w senatora. A wy niżej, to on ma rację. A jeżeli posuniesz się jeszcze dalej? Wykonać każde życzenie. Tak jest. O Boże. Panie senatorze, żyje pan... Panie senatorze! Okej, w porządku! Chłopi! Co? Jaśko. Przepuścić carskiego pani. Wyk, ty nawet nie wiesz, jakie ty mi robisz publicity. A może jeszcze prezydent będę? To on? To on? Jaśko, czego się tak jąkać, jakbyś kościół okrę. To on gada po nasemu? Ale Jaśko, przecież z pana kapusty urodził się pod Rzeszowem. Ja bym wiedział, to ja bym dwie przywiózł. Jaśko, spier... Już, już. Oj, ty jesteś człowiek, który wszystko może. Jesteście okrążeni! Poddajcie się! A ugryziemy w dupę! Oj, Halinko, Halineczko, nie chodźże tak daleko! Ogrodzenie rozwaliły! Co? A sauna? A co? Też rozwalić? Nie! Ślicko! Wiejscy się tam blisko. Ogrodzenie zwalone. Możecie schodzić. Wiejscy blisko, Halineczko, nie chodź ze staleczko. Pilot helikoptera, zgłoś się. Zgłaszam się, odbiór. Lądujcie. Rozumiałem. To było moje wina. Tyfan. Nie ma sprawy, Michał. Jeżeli ona po milionerze co na cały świat chciała być ze mną, to coś dla mnie znaczy. My friend. Michał, wyleczyłeś mnie ze zdrości, Michałku. Wiktor! Panie senatorze, czas wracać. Zrobię wszystko, co zechcesz, ale przyrzeknij mi, że Wiktor will not be in trouble. Ależ tak, oczywiście. Jestem completely drunk. Ale ja pamiętaj, że to... Jutro rozmowy w ministerstwie. Wiktor! Many thanks for all! Nie przejmuj się! Nie podpiszę żadnej umowy, żadnej! Ej, Halinko,
Halineczko. Ja już nie będę pił, przysięgam. Tak, dalej. Pijał. I ja już nie będę. La, 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 la. Weź go. Nie dormi, to nie jeść. Proszę cię. Nie muszę, nie. Ja bym to pijał. Jesteś pijany. Może tu być porządek? No, Weźula!